Dzień dobry, witam Państwa ponownie z Podlesia, naszej pięknej dzielnicy na południu Katowic. Pierwszy raz spotkaliśmy się nad mostkiem, nad rzeką Mleczną, który nam bardzo ładnie opowiedział o tym przepięknym obiekcie mieszkaniec Podlesia Ireneusz Botor. A dziś kontynuujemy nasz spacer. Spotykamy się przy mapie Podlesia, gdzie zostały naniesione różne najważniejsze atrakcje do obejrzenia. To jest oczywiście inicjatywa Rady Dzielnicy Podlesia oraz, jak żeby inaczej, Miejskiego Domu Kultury Południe, zawsze na straży tego, co lokalnie warte pod względem kulturalnym i historycznym. Między innymi wśród tych różnych ważnych punktów zaznaczonych na mapie są również kapliczki. Kapliczki i krzyże przydrożne, bo okazuje się, że nasza okolica, te południe Katowic, oferują bardzo wiele niezwykle cennych, wartościowych obiektów małej architektury sakralnej. I również dzięki pracownikowi Miejskiego Domu Kultury Południe, pani Soni Prysz-Botor, kapliczki znajdujące się na terenie Podlesia zostały bardzo pięknie opisane, obfotografowane i przybliżone szerokiej publiczności. Chodźmy zobaczyć, co oferuje Podlesie. Zatrzymujemy się przy pierwszym, prawdopodobnie najwartościowszym obiekcie małej architektury sakralnej w Podlesiu. Bardzo piękny krzyż przydrożny, dosyć typowe przedstawienie męki pańskiej z Matką Boską Boleściwą, ale na co warto zwrócić uwagę, że jest to dzieło wykonane w Raciborzu w pracowni Kokesz i Jungblut. Była to jedna z najbardziej znanych, najbardziej cenionych pracowni architektonicznych, rzeźbiarskich na terenie Górnego Śląska. Właściwie dzieła powstałe w tej pracowni można znaleźć prawie na całym Górnym Śląsku. Przedstawiają one niezwykle wysoką wartość artystyczną. Wszystko to w szczegółach jest oczywiście opisane w naszej broszurce Miejskiego Domu Kultury Południa autorstwa Soni Prysz-Botor. Również tutaj w tej książce widać zdjęcia pokazujące, że jeszcze niedawno ten krzyż nie znajdował się w najlepszej kondycji. Natomiast dzięki staraniom społeczności lokalnej udało się go bardzo pięknie odrestaurować. No i teraz cieszy oczy. No i kolejny bardzo blisko usytuowany, bardzo piękny obiekt z początku XIX wieku, ponad 50 lat starsza od tamtego krzyża, który oglądaliśmy przed momentem. Śliczna słupowa kabliczka z litego piaskowca wykuta z trzech elementów, bardzo ładny detal. Pomimo tego, że piaskowiec jest kamieniem jednak dosyć nietrwałym i on oczywiście z czasem ulega erozji, zniszczeniu, jeszcze cały czas widać bardzo piękną, fachową robotę kamieniarską, pięknie wykończony detal i wszystko to tutaj w naszym Podlesiu. Chodźmy dalej. Dobra. Proszę Państwa, kończymy nasz dzisiejszy spacer pod kościołem w Podlesiu. Na pewno wkrótce zrobimy o nim osobny odcinek, chociażby z racji tego, że w tym roku mija dokładnie 100 lat od jego budowy i konsekracji. Niespełna 4 miesiące ta świątynia powstawała, więc na pewno zajrzymy do środka i pokażemy, że również w podleskim kościele, nie tylko na ulicach Podlesia, jest wspaniała
sztuka, wspaniała architektura, wspaniałe malarstwo. Tak więc bądźcie z nami i do zobaczenia ponownie w Podlesiu.